klasycznym Raczkiem. Czyli? Klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. To był muzyczny rak Jana Sebastiana Bacha, a ja jestem Raczek, Tomasz Raczek i zapraszam Państwa na spotkania z moimi gośćmi w każdy piątek o 17 w Radiu Klasyka 103,7 FM. Klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. W każdy piątek o 17. Na klasyczną herbatkę z Tomaszem Raczkiem zaprasza warszawskie Centrum Handlowe Cliff. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewo, czy gdy przygotowujesz piosenkę, którą masz potem zaśpiewać na scenie, to podchodzisz do niej tak samo, jakbyś przygotowywała rolę w sztuce? Nie. A gdzie jest różnica? Znaczy oczywiście jest to jakaś taka dramaturgiczna miniaturka i ma swoje akcenty, natomiast po pierwsze primo, szukam najpierw tekstu, który by mnie zajął. Czyli w muzyce najważniejszy jest tekst. Tak. To jest jakby taki powód, który mnie w ogóle wyprowadza na zewnątrz. I szukam czegoś takiego, co jest dla mnie w tym momencie życia ważne. Znaczy po prostu, że mam na to ochotę. Muszę mieć na to ochotę i coraz bardziej tak jest. Bo kiedyś jeszcze mnie mogło coś tak zafascynować, czy tak mi się podobać, a teraz po prostu robię taki wyraźny podział, że owszem, to jest fajne, tak jak jakaś rzecz, ale niekoniecznie ja się muszę w to ubierać. No dobrze, ale jak znajdziesz taki tekst, to dlaczego chcesz go zaśpiewać, a nie wyrecytować na przykład? Dlatego, że jest bardzo mało tekstów, które się nadają do śpiewania. Bo jeśli jest tekst, który jest fajny, to zazwyczaj on się w ogóle nie nadaje do śpiewania, ponieważ nie ma żadnych powtórzeń, jest wierszem, albo jest za trudny. A muzyka w piosence ma to do siebie, że po prostu jest określony czas na percepcję i to jedzie dalej. I jeśli nie ma tak mocnego jakiegoś szlagwortu, który natychmiast uruchamia w tempie błyskawicznym wyobraźnię, to po prostu to już było i to już umknęło uwadze. Już jest dalej. I dlatego myślę, kiedy się tak zastanawiałam, na czym polega taki fenomen Kofty i Osieckiej w tekstach piosenek. I jak próbowałam kiedyś przełożyć taki utwór na 12,5 minuty Jonasza, Ostinatio Determinare to się nazywało, i to było 5 przetworzonych, przetransponowanych walców Satanowskiego. Wszystko było jakoś tam o śmierci, ale bardzo rozmaicie się objawiało. Natomiast próbowaliśmy to przełożyć w Instytucie de Deciusa, gdzie się za to zabierały dobre pióra, ale oni wszyscy spasowali, bo powiedzieli, że to jest taki twór dziwny, który ani nie jest Rilke, ani nie jest tekstem. I po prostu na przykład na język niemiecki był z tym ogromny kłopot i śpiewałam to po polsku. I bardzo dobrze oni to przyjęli, tylko się zrobiło takie tłumaczenie short, o czym to mniej więcej jest, żeby wiedzieli, o co chodzi, i po prostu słuchali muzyki, wiedzieli, o czym to jest, tak tego. Natomiast bez takiego bezpośredniego przeniesienia. I potem tak sobie myślałam, dlaczego z tym mieli taki kłopot. I tak mi się wydaje, że właśnie i Jonasz, i Agnieszka mają taki wielki talent, że się poruszają czasem na krawędzi kiczu strasznego. Pozostając poetami. Dokładnie. Że to jest tekścidło, wiesz, że czasem jest to po prostu już takie, ale to jest ten moment, kiedy coś prawie szokowo wchodzi nam w głowę. No ale muzyka tu nie ma nic do rzeczy. Bardzo wiele ma, bo następnym elementem jest to, ażeby muzyka była piękna i żeby trafiała tak w ten tekst, żeby go podnosiła do góry i uwypuklała właśnie te wszystkie akcenty, które rzeźbią naszą percepcję, żeby wszystko było w tym ułamku sekundy, o który chodzi. A czy potrafisz tak samo dobrze wyczuć tę delikatną granicę między kiczem a poezją, o której mówiliśmy przy Kofcie i mówiłaś przy Kofcie i Osieckiej w odniesieniu do tekstów? Czy to samo zjawisko występuje też w muzyce? Tak, to samo zjawisko występuje w muzyce, a szczególnie w połączeniu, to znaczy w piosence.
I to jest niezwykle cienka granica i to jest taki taniec na ostrzu brzytwy. Ale na przykład jest coś takiego, co można tak powiedzieć, że właściwie tak jest, to się powtarza. Że na przykład jak gdzieś jakieś echa knajpy są w muzyce, to nie jest źle. No niestety to coś takiego ciągle w nas jest. Czyli... Z rejsu to zdanie Biwockiego, prawda? Jakie piosenki pan lubi, jakie te, które znam. To nie tylko się do tego odnosi, czyli prawda? Taka odrobina klezmerstwa nigdy nie zaszkodzi. I coś takiego, jak jest w Hintergruncie, gdzieś tam pobrzmiewa, niekoniecznie jeszcze trzeba sobie zdawać z tego sprawę. To jest na pewno bardzo istotne, jak również pewien głęboki, gęsty nastrój, że jeśli nas nie łapie coś bezpośrednio w budowie muzycznej czy w sensie tekstu, to żeby na przykład zdominował nas jakiś tak gęsty nastrój, żeby przykuć naszą podświadomość, bo to bardziej chyba działa na podświadomość niż na świadomość, na nastroje, prawda? Coś takiego. Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali muzyki o bardzo gęstym nastroju i zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Klasycznym Raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Błaszczyk. Rozmawiajmy o leczeniu muzyką. Czy wierzysz, że muzyka może mieć właściwości terapeutyczne? Bardzo wierzę i sama to głęboko czuję. I często z tego korzystam. Wydaje mi się, że na przykład na stany depresyjne trzeba sobie puszczać coś, co jest łagodzące i co się bardzo lubi. Zresztą jak jestem w jakichś takich niedobrych niepokojach, nazwijmy to, to wtedy odwołuję się do tego i to mnie wyciąga z takiego stanu i zaczynam tak jakoś pozytywnie myśleć, podnosi mi się nastrój i zaczynam jaśniej patrzeć na wszystko i potem właściwie zaczyna mi być dobrze. A nawet potrafi mnie to doprowadzić w takiej drodze dosyć odległej, z kompletnego dołka do pewnego rodzaju takiej radości. Bo kiedyś sobie uświadomiłam właśnie, że to fajnie, że coś takiego można zrobić. Ale myślisz, że wtedy muzyka bardziej działa na podświadomość i poprzez nią przedostaje się do świadomości? Myślę, że najpierw na podświadomość, bo też obserwuję to na chorych dzieciach, które niekoniecznie muszą sobie zdawać sprawę świadomie z tego, co się dzieje, natomiast zdecydowanie się relaksują. A jaka muzyka dobrze działa na chore dzieci? Taka podwodna. Podwodna? To jaka to jest? Szumfal? Nie. Szumfal, natura, coś takiego wyspokojone, albo takie... takie jakby wąbelki spod wody wychodziły. Coś takiego, co jest takie przydymione. Przydymione, podwodne. No, ale to raczej dźwięki niż muzyka. Ale to często są kompozycje całe duże obszary. To coś takiego, albo taka... W każdym razie nie ma w tej muzyce nie ma kompletnie agresji i znowu jest zdecydowany jakiś nastrój, prawda? To tak, nie będzie to bęben, ani żaden ostry instrument piszczący, tylko fletnia pana, która już ma jakąś obudowę powietrzną. Znaczy, że to jest takie przestrzenne i łagodne. No a taka terapia szokowa, właśnie bębnami albo szarpaniem ostrej gitary elektrycznej, która po prostu poprzez szok wyciąga system nerwowy z dołka. Zależy, co się chce uzyskać. Bo na przykład są te taśmy aktywizujące. Tak. I to w ciągu dnia, w takich godzinach, kiedy ktoś taki potrzebuje takiej barwy w organizmie, to oczywiście coś takiego się robi, w trakcie ktoś wyostrza i adrenalina idzie do góry, łapie lepszy kontakt z otoczeniem i tak dalej. I to wszystko jest okej. Okay. Natomiast przy stanach niepokoju to po prostu są różne tony tej muzyki. Takich taśm jest około 7, takich podstawowych. A czy kiedy jesteś koło Oli w szpitalu, puszczasz jej muzykę? Oczywiście. I nawet właśnie puszczam jej różną. Jeśli na przykład chcę, żeby już się wyspokoiła po masażu, jest wieczór, chcę ją głaskać. I także tak, że schodzimy z dnia i żeby wejść delikatnie w noc, no to wtedy jej puszczam coś właśnie takiego z natury i z tych taśm takich medycznych prawie. Muzykoterapia. Tej muzykoterapii. Albo jej puszczam Koena,
albo jej puszczam Cezarię Ewory. No i to jak to jest cichutko, to też bardzo ładnie wszystko działa. A czasem jej puszczam Misję Morricone. Muzykę z filmu Misja. Tak. I tam jest też dużo takich różnych tajemnic w tej muzyce i przygody. I tak na przykład o 11 rano to jest bardzo dobra. I czekasz taka na moment, muzyka, aż będzie mogła ci powiedzieć, która z tych płyt jej podoba się najbardziej. No tak, powiedzieć to trudno, może dać znać najpierw, ale... Ale na pewno są reakcje, bo to widzę po prostu bardzo często. Muzyka ma ogromne znaczenie, kontakt. To, co wytwarza nastrój, na pewno ma znaczenie ogromne. To posłuchajmy teraz muzyki i zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Klasycznym Raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Dzisiaj rozmawiam z Ewą Błaszczyk. Ewo, czy potrafisz czerpać radość z muzyki, ze sztuki, z kontaktu ze sztuką? O tak. To w ogóle jest takie najważniejsze źródło w życiu. Sztuka, przy której człowiek się nie psuje. Jak to nie psuje? Bo z wiekiem człowiek się psuje. Ale zużywa się, ściera, zdeptuje. Ściera się tak, ale coś mu się robi z psychiką takiego, że się po prostu psuje i zaczyna być niefajny. Natomiast sztuka niewątpliwie jest takim wentylem, że kontakt ze sztuką, taki żywy, żeby nią się naprawdę karmić i w niej być, żyć i ją tworzyć, być na nią otwartym w każdym momencie życia, do końca. Niewątpliwie czyni coś takiego, że pozostajemy w pewnym sensie czyści i pozostajemy, nie zabijamy w sobie do końca dziecka. I to jest niezwykle ważne. Tylko zastanawiam się, jak o tym mówisz, czy to jest pomaganie sobie w życiu, czy ucieczka z życia? Taka sztuka. Ale co to znaczy ucieczka z życia? Ano taka ucieczka w inny, lepszy świat. Ale on jest straszny, a nie lepszy. Jaki on jest lepszy? On poza tym, czym może pozostać? Może pozostać taką wyrobniczą pracą i konsumpcją. Bo jeśli w nim nie ma pasji i radości z tego, co się robi i co jest takie niematerialne, a jest radosne, to znaczy tylko miłość może w tym być jeszcze. Miłość stawiasz na równi ze sztuką. Mhm. Bo to jest podobny stan. Ale to uczucie do sztuki może być, nie wiem czy trwalsze, ale w każdym razie takie mniej zależne od przypadków losu. No oczywiście, tak. Niewątpliwie. Czyli można na nim polegać. Tak. To jest bezpieczniejsze. Zaraz wrócimy. Klasycznym Raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Moim gościem jest dzisiaj Ewa Błaszczyk. Ewo, czy pamiętasz, kto cię wprowadził w świat sztuki? Kto ci pokazał go po raz pierwszy w sposób taki, że zapamiętałaś to najsilniej? Kto był w twoim życiu najważniejszy, jeśli idzie o tę sferę doznań? Jeśli chodzi o takie otwarcie, to najpierw była to bardzo wcześnie natura, gdzie po prostu w takim wielkim zbliżeniu, tak jakbym wybrała jakiś kadr na wielkim ekranie, zobaczyłam jako maleńka dziewczynka po prostu kawałek morza, piasku, wypłukanego patyczka, który był ślicznie wypłukany i miał taką fakturę. Mała estetka. Czy kamyczka, prawda? No coś takiego zobaczyłam. Czy kawałek kamienia na schodach rozgrzanego w słońcu, który na przykład przez lata był wycierany stopami i miał taką gładź w sobie i pewien zapis, nie wiem, historii, istnień ludzkich, jakiejś energii, czegoś. No w każdym razie po prostu on był podobną miał fakturę i taką, taki był
czymś przepełniony, tak samo jak kamień czy patyk wypłukany przez morze. To były pierwsze takie rzeczy i z natury brałam po prostu, ale w wielkim zbliżeniu, tak jak pod mikroskopem to zawsze widziałam. I potem spostrzegłam, że mogą być ładni ludzie. To się gapiłam na to w milczeniu. I miałam taką obsesję też takiego bliskiego... Ale ty nie mylisz sztuki z seksem. Nie. Nie, byłam malutka, nie miałam pojęcia, aha, co to jest takie słowo. Jeszcze byłaś cały czas malutka. I na przykład też zobaczyłam, że ludzie mogą być ładni. I mi tak przykuwało moją uwagę. Ale to też było doznanie takie zdecydowanie estetyczne, bo się w ogóle po prostu patrzyłam się na to jak na góry, jak na skałę, jak na kawałek pejzażu. I potem miałam taką obsesję ludzkiego oka, jednego, takiego też bardzo blisko, przez które wędruje emocja. Ono się gasi, zapala, jakoś rozświetla, zamula. No takie cykle całe obserwowałam. Ale to zapamiętałam z takiego bardzo wczesnego dzieciństwa. Natomiast coś takiego na innym poziomie to chyba się rozbudziło w szkole podstawowej, bo spotkałam... Nienawidziłam tej szkoły i bardzo się źle tam czułam i w ogóle tam było bez sensu. Natomiast w pewnym momencie spotkałam fantastyczną po prostu osobę, taką panią, która nas uczyła języka polskiego. I ona to robiła tak ciekawie, że właściwie z połowę tej klasy pociągnęła bardzo ostro w jakieś humanistyczne kierunki. I każdy się niewątpliwie jakoś otworzył i na literaturę, i na teatr, i na muzykę. A na dźwięki? Kiedy otworzyłaś się na dźwięki? Ja myślę, że najwięcej zawdzięczam pani Lewakowej. To właśnie była ta pani? Tak. I to było w szkole podstawowej i to było niezwykłe, co ona z nami zrobiła. Z tym, że się poruszała tak poza konwencją szkoły, nauczania, tego, co wtedy panowało. Ponieważ wszystko było osobiste. Jeśli na przykład padało hasło Bolesław Prus, to trzeba było się najpierw dowiedzieć, że jeździł na welocypedzie i że miał kłopoty z błędnikiem, że się przewalał do rowu, a potem pójść na tę ulicę, gdzie mieszkał, gdzie jest ta tablica, potem się skontaktować z jego rodziną i na samym końcu, jak już był dobrym kolegą, to dopiero można było zacząć coś czytać, co napisał. I tak było ze wszystkim, bo taka była droga do wszystkiego. I to było niezwykłe, bo po prostu zaczęliśmy tworzyć taką grupę przyjaciół. A jeszcze pani miała ogromną fantazję i czasem nas wpuszczała w pewne opowiadania, gdzie trzeba było użyć wyobraźni i w to uwierzyć. I myśmy wiedzieli, że od pewnego momentu to jest nieprawda. Ale ona była już tak kochana, że musiało to być. Że dla niej szliście tak, dalej. Oczywiście. Tylko zastanawiam się, że czy po takiej przygodzie z taką panią od polskiego w szkole podstawowej, to potem nie stanowi kłopotu, gdy przychodzi do praktycznego momentu w życiu doboru partnera. I wtedy człowiek szuka takich właśnie ludzi, jakich się miało w tym gronie przyjaciół. I czy ty byłaś w takiej sytuacji? I czy sprawdzałaś swojego wybranka pod kątem upodobań muzycznych, estetycznych? Czy będzie wam po drodze? Czy będziecie lubili podobne rzeczy? Wiesz co, tak sobie myślę, że jak już się rozbudzi takie coś, to potem jest kompletnie niepotrzebne w ogóle już zadawanie pytań, dlatego że jest tak naturalną drogą, że po prostu ludzie się poznają i właściwie intuicja, jakiś detal w zachowaniu, jest pewien klucz, jakaś taka sztanca i potem to już się jakoś zgadza. Także po prostu nie ma takiej potrzeby w ogóle, żeby do tego podchodzić z zewnątrz. Że to po prostu coś takiego... Czyli nie ma czegoś takiego jak moja muzyka, twoja muzyka, moje płyty, twoje płyty. Nie. A czy miałaś swojego cicerone, który po raz pierwszy pokazał ci na przykład jakiś fantastyczny utwór filharmonii? Albo w operze, który powiedział idź, zobacz to, idź, posłuchaj tego, spodoba ci się. Świat opery bardzo długo mi się wydawał śmieszny. Znaczy nie mogłam zrozumieć tej konwencji i tak mówię, no właściwie dlaczego w ogóle trzeba coś śpiewać, skoro można powiedzieć i to tak w dodatku dziwnie śpiewać, prawda? Ale to się przełamało bardzo
kiedy zwróciłam taką mocną uwagę na osobę dyrygenta. I tak mnie pochłonął dyrygent, który stoi odwrócony plecami, że potem już zaczęłam przyjmować całą tę konwencję i zaczęło mi się to niezwykle podobać. Ale co, ty w operze patrzyłaś w kierunku kanału dla orkiestry i patrzyłaś na dyrygenta, nie na scenę? Tak, dlatego że mnie najbardziej porywał dyrygent. I potem jak do już filharmonii widać go lepiej. Oczywiście, tylko właśnie potem zaczęłam chodzić do filharmonii, żeby się przyglądać, jak się dyryguje i Karajan na przykład mnie fascynował, bo mi się wydawało, że on dyryguje piętą. Bo coś takiego było z całego ciała, najwyraźniejszy akcent był tam, ale przede wszystkim to panowanie nad wszystkim i tak zwane to raz, co się ma, albo się nie ma. I, ale no, to śmieszne jest, ale to tędy poszło w każdym razie. Przez osobę dyrygenta jakby zbliżyłam się do opery, która mi się wydawała tworem sztucznym i nienaturalnym, a potem się rozkochałam właśnie w takiej konwencji, która jest, no, która już jest abstrakcyjna właściwie. No proszę, do czego można dojść, rozmawiając z Ewą Błaszczyk? Pokochać operę poprzez osobę dyrygenta. Pomyślmy przez chwilę nad tym, słuchając muzyki, a zaraz wrócimy do rozmowy z Ewą Błaszczyk. Klasycznym Raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Rozmawiam z Ewą Błaszczyk i mam nadzieję, że teraz się dowiemy, czego Ewa lubi najbardziej słuchać. Jakiej muzyki? Ja mam gusta straszne. I właściwie tak jak i w książkach, tak i w muzyce idę za taką wewnętrzną potrzebą. I czasem wstyd się do tego przyznać, to się nie przyznaje. A czasem się trochę przyznaje. W każdym razie jakby tak sobie dogadzam w tym sensie, że tak jak mówiłam, no zawsze potrzebuję czegoś. I wtedy wracam do pewnych utworów, czy to jest literatura, czy to jest muzyka. Mniej obraz, to na mnie mniej działa. Ale w różnych momentach życia zaczyna znaczyć trochę inaczej i inaczej to odbieram. Nie, ale nie słucham muzyki w taki sposób, że tak sobie powiem, tak to lubię. Zresztą niczego tak nie robię. I że to jutro znaczy to samo, co znaczyło wczoraj, bo tak nigdy nie jest. Czy wszystko ci się kojarzy z momentem, z tym... Dokładnie. Gdzie to było, z kim to było, co się działo, dokładnie. W jakim byłaś stanie. Tak. To, w jakim byłam stanie i w jakim jestem w tej chwili, czy będę... Dlatego staram się nie przewidywać i niczego nie zabierać na bezludną wyspę, bo to jest kompletnie nieprzydatne w moim życiu. I właśnie to, co determinuje, to jest właśnie ten stan, który wszystko absolutnie dyktuje. I dlatego mogę powiedzieć po prostu o pewnych takich albo plamach nastroju. No oczywiście jest co innego, no jeśli nie wiem, no gdzieś jestem na świecie, akurat jest jakiś koncert, czy jakieś przedstawienie, czy coś, co można tam zobaczyć tylko wtedy, no to oczywiście wtedy nie podlega... Na zasadzie wydarzenia. Naturalnie, wtedy tym regułom to nie ale podlega. Generalnie, ale generalnie wolisz słuchać rzeczy, które już znasz, czy jesteś ciekawa na nowości? Ciekawa jestem. Szczególnie na przykład jak się gdzieś... Z tym, że wolę oczywiście, jak to jest robione nie w moim pokoju, nie tu, gdzie mieszkam, nie w Warszawie, tylko... Uwielbiam na przykład tak się znaleźć gdzieś na świecie, ale nie turystycznie, tylko żeby tam na przykład jakoś wejść w jakiś dom, czy w jakichś ludzi, w jakichś bardziej znajomych, mniej znajomych, ale jednakowoż w jakieś środowisko, albo wręcz tam pracować, żeby to, w czym jestem, nie było sztuczne, tylko żeby było kawałkiem jakiegoś zapisu. Ja wiem, że to jest jakiś fragment, prawda? Ale czy to nie jest tak, że chcesz po prostu trochę ukraść im ich upodobań, ich doświadczeń? Nie, no zobaczyć kawałek prawdy, dlatego że coś takiego, co jest zrobione dla turysty w morskim oku, to mnie w ogóle nie interesuje. Nigdzie na świecie, ani w niczym. I dlatego zawsze się tak próbuję przebić po prostu w jakieś normalne życie. A zdarzyło ci się coś takiego, że właśnie u ludzi, gdzieś u jakichś nieznajomych usłyszałaś coś, czego nie znałaś, strasznie ci się spodobało, zapytałaś, co to jest? Tak, oczywiście, ale właśnie najbardziej na to liczę. No to na przykład tak się stało przez moją przyjaciółkę, która mieszkała w Kolumbii 15 lat.
no to ja nie mogłam zrozumieć, że dlaczego osoba, która po prostu jest zdecydowaną intelektualistką, nagle tańczy. Tańczy i mi opowiada o tym tańcu, że takie melodie to trzeba wyginać brzuch do tego. I ja po prostu byłam w szoku. Ale po pewnym czasie przez to, że bardzo ją lubię, jest mi to bardzo bliska osoba, zaczęłam słuchać przez nią tej muzyki. No i te latynoskie rytmy nagle we mnie weszły, o co siebie kompletnie nie podejrzewałam. I też razem z nią tańczyłaś, wyginając brzuch? Zaczynałam się temu przyglądać i coraz bardziej. I po prostu to też było dla mnie takim niezwykłym doświadczeniem, bo, no bo tak sobie pomyślałam, no, no coś, co mi było tak kompletnie obce przy pierwszym słuchaniu, nagle zaczyna wsiąkać i zaczynam się na to otwierać i proszę o jeszcze, żeby jeszcze mi coś pokazała z tej muzyki i dlaczego to się, i zaczynam rozumieć po pewnym czasie, dlaczego to się tańczy i jaką to ma funkcję. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest kawałek jakiegoś kompletnego, kompletnie innego myślenia o muzyce i o tańcu i to, co to z człowiekiem robi. Kompletnie innego niż tutaj w Europie, prawda? W ogóle nie zdaję sobie sprawy, jaka to jest inna kategoria psychiczna w gruncie rzeczy. A wiążesz z muzyką obrazy, bo taniec to jest oczywiste skojarzenie z obrazem. Ale czy na przykład jak słuchasz Chopina, to widzisz wierzby płaczące, a jak słuchasz Czajkowskiego, to wyobrażasz sobie rosyjskie krajobrazy, czy Rosjan, których poznałaś i kojarzą ci się psychicznie? Widzę obrazy, tak. Przy muzyce widzę obrazy. I zresztą często bardzo mi to pomaga w uzyskaniu jakiegoś stanu, to że dodatkowo obraz zresztą jest bardzo bardzo mocnym takim punktem w odbiorze muzyki dla mnie. Właściwie wydaje mi się, że nie mogę słuchać samej muzyki, że zawsze coś jest. Puszczasz sobie film w myślach. Mm-hmm. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Ewo, i zapraszam na jeszcze jeden film, ponieważ za chwilę posłuchamy muzyki. A za tydzień oczywiście zapraszam wszystkich Państwa na kolejne spotkanie, piątek o 17:00, klasyczna herbatka ze mną, czyli z Tomaszem Raczkiem. Dziękuję bardzo. Klasycznym Raczkiem.